przeciwnik dzisiaj był lepszy. Chciałem szczerze, że po tym pierwszym ciosie lekko mnie odcięło i powiem może też dwa razy, bo za bardzo nie widziałem, gdzie stoi. Siema, siema. Zostały dwie godziny do walki, że przyszliśmy tutaj właśnie do Mateusza przytejpować ręce. Pamiętacie, że złamałem kiedyś dłoń, więc teraz jestem przeczulony na tym punkcie i dbam o to, żeby były zawsze owiki na treningach. No i oczywiście wiadomo, że teraz przed galą wszyscy jakby obowiązkowe mają zakładanie tych bandaży pod rękawice, po prostu żeby zminimalizować szanse kontuzji. Radek zrobił wszystko, co mógł zrobić. Zrobił bez wymówek. Tak on mówi i tak zrobił. Także pochodzimy się tylko bawić. Raz ciśnij. Jest tu trochę sztywno jeszcze. No, jak łapie. No łapie, no dobra, tam łapie. Okej, tak? Dobrze? Okej, okay, no. Zatku, powodzenia. Idziemy, zaraz się idziemy rozgrzewać i walka. I bijemy chama w łeb. O. Kurde, żebym chciał się rozgrzewać. Czekamy jeszcze. Błędka bardziej boli, jeszcze dwie godziny prawie. Więc pewnie pół godziny przed zaczniemy dopiero rozgrzewkę. Ale jestem spokojny, trenerzy są spokojni. Więc czekamy na znak. Teraz sprzedam wam darmowego tipa. Tylko nie mówcie nikomu, nie? To jest dla was tylko. Rozbijanie rękawic przed walką jest bardzo ważna rzecz. Robimy coś takiego. Składamy rękawice na pół. Jak da radę, to jeszcze raz na pół. Zawijamy rzepem. Taka kuleczka. I depczemy. Dzięki temu rękawica będzie mięciutka i dobrze dopasowana do dłoni. Co? Karna maseczka. Jaka karna maseczka? No i jak zrobisz coś złego, no to będzie ci zakładałem to jako maseczkę po treningu. Jeszcze raz, hop, hop, rotacja na lewo, hop, super, hop. Teraz jak zaczniemy, to zaczniemy od samego chodzy. Odwróć go! Spokojnie, praca! Nie trzymaj!
I tak się niestety kończy moja przygoda. No, nie mam farda po prostu, ale myślę, że to był chyba najcięższy z moich przeciwników. Co? Myślę, że i tak byłem najlepiej przygotowany w życiu, więc jestem zadowolony. Coś potrzebujesz? Nie, wszystko jest zajebiście. Chwilę muszę odpocząć, tak dojść do siebie, wiesz, psychicznie, bo kurde. Psychicznie jest to lekko, kurde, rozbity, nie? Czułem się, kurwa, najlepiej w życiu, nie? No ale no niestety. No, także to, co powiedziałem. Czułem się najlepiej przygotowany w życiu. To jest twoja szanka? Tak. Ale nie wyszło. Myślę, że ta pierwsza bomba taką trochę zachwiała i kurde, nie mogłem odnaleźć w ogóle przeciwnika. A potem się nagle potoczyło tak wszystko szybko, że... No niestety, no. Ale nic tam, no. Tak się czasem zdarza. Trzeba się podnieść i dalej trenować i tyle. To już jest historia. Nie pytałem, czy do Media Roomu.